Zegar zawsze wydawał mi się czymś śmiesznym, czymś doszczętnie zakłamanym. Może dlatego, że pod wpływem jakiegoś dla mnie samego niezrozumiałego impulsu stale buntowałem się przeciwko władzy czasu i nie chciałem mieć nic wspólnego z tak zwanymi bieżącymi wydarzeniami w nadziei, jak myślę dziś, że czas przemija, nie odchodzi w przeszłość, że mogę się cofnąć w czasie, że tam wszystko będzie tak jak przedtem, albo ściślej mówiąc, że wszystkie momenty czasu istnieją jednocześnie obok siebie. Innymi słowy, że nic z tego, co opowiada historia, nie jest prawdą, że to, co się wydarzyło, wcale się jeszcze nie wydarzyło, ale dopiero wydarza się w chwili, kiedy o tym myślimy, co naturalnie z drugiej strony otwiera beznadziejną perspektywę wciąż trwającej niedoli i nigdy nie kończącej się udręki. Jak niewiele możemy zatrzymać, ile wciąż idzie w zapomnienie z każdym zgasłym życiem, jak świat niejako sam się opróżnia i pustoszeje, jeśli historie, związane z niezliczonymi miejscami i przedmiotami, które same nie mają władzy pamięci, nie zostaną przez nikogo wysłuchane, zanotowane ani przekazane. Ostatecznie człowiekowi pozostaje tylko zawrzeć wszystko to, czego nie wie, w jednym śmiesznym zdaniu. Bitwa toczyła się ze zmiennym szczęściem. Albo równie bezradnej i bezużytecznej enuncjacji. My wszyscy, także ci, którzy uważają, że nie pomijają nawet najdrobniejszych szczegółów, posługujemy się jedynie rekwizytami, już nieraz przez innych użytymi na scenie. Staramy się odtworzyć rzeczywistość, ale im bardziej się staramy, tym bardziej narzuca nam się spektakl od niepamiętnych czasów wystawiany w teatrze historii. Poległy dobosz, piechur przeszywający bagnetem innego piechura, gasnące oko konia, niewzruszony cesarz w otoczeniu generałów pośród zastygłego zgiełku walki. Zajmując się historią, zajmujemy się zawsze już gotowymi, wygrawerowanymi w naszych głowach obrazami i gapimy się na te obrazy, podczas gdy rzeczywistość leży gdzieś na uboczu, którego żaden człowiek jeszcze nie odkrył. Kiedy na przykład idąc przez miasto, zaglądam na jedno z tych cichych podwórek, gdzie od dziesiątków lat nic się nie zmieniło, czuję niemal cieleśnie, jak strumień czasu spowalnia w polu grawitacji zapomnianych rzeczy. Wydaje mi się wtedy, że wszystkie chwile naszego życia dane są naraz w przestrzeni, jak gdyby przyszłe zdarzenia już istniały i chodzi tylko o to, abyśmy wreszcie znaleźli do nich drogę. Tak jak na zaproszenie docieramy o określonej godzinie do określonego domu. A czy nie można sobie wyobrazić, że mamy umówione spotkania także w przeszłości, w tym co już było i po większej części przeminęło i mamy tam odszukać miejsca i osoby, które niejako poza czasem pozostają z nami w jakimś związku?